Obiekt robi wrażenie, jest nowoczesny, zmodernizowany i rozbudowany i myślę, że po prostu bardzo ładny. Tutaj przez wiele lat funkcjonowała taka stara restauracja, stary obiekt gastronomiczny. Spółka postanowiła to miejsce gruntownie przebudować, zmodernizować i rozbudować. W efekcie otrzymaliśmy na Ostrowskich Piaskach zupełnie nowy obiekt, który myślę spełni oczekiwania mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, ale nie tylko. Cała modernizacja, rozbudowa i przebudowa trwała blisko 3 lata. Ale warto było czekać na końcowy efekt tych prac. Obiekt bardzo nowoczesny. Udało nam się go tak zaprojektować i wykonać, by był wielofunkcyjny. Co to oznacza? Oznacza to, że cały obiekt możemy podzielić na 3 różne sale. Może mieć różne funkcje, od funkcji gastronomicznej, imprezowej, jak i konferencyjnej. Ile osób maksymalnie możecie do tego lokalu zaprosić? Myślę, że na imprezy taneczne gdzieś około 150-160 osób, imprezy siedzące też około nawet do 170 osób. Natomiast konferencyjne wiadomo, że nie wymagają tyle miejsca, a nawet pod 200 osób. Usytuowanie tam samego obiektu bezpośrednio przy wodzie pozwala, że ten obiekt będzie wykorzystany całorocznie w momencie i samych uroczystości, czy rodzinnych, czy dla zorganizowanych dla miasta, jak również tych typowo rekreacyjnych, czyli w czasie biegów, czy spacerowania, czy jeżdżenia na rowerze na tym obiekcie. Tu możemy sobie się zatrzymać, spocząć, posilić, napić, spożyć napoje. To wszystko jak gdyby dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i okolic.